Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, ja tak po cichutku, ale jest godzina 12 w nocy, w Polsce 9 rano, bo no tutaj wszyscy śpią. Ja wstałem, aby y, zmontować materiał na dzisiaj, ale chyba to jest niemożliwe. Jest tyle tego. Byliśmy y, na łososiach, namówiliśmy tych ryb, jakieś w ogóle chore ilości, bo z tego, jak kierownik liczył, to wychodzi na to, że nasza pięcioosobowa grupa złowiła w ciągu 8 godzin pół tony ryb to jest takie minimum pół tony łosoś to jest w ogóle niesamowite to jest niesamowite i czytam wasze komentarze niektórzy pisali że o łowicie ryby w tarle to nieetyczne tak nie powinno być dajcie im spokój Moi drodzy, tutaj w Kanadzie ja mam wrażenie, że panuje taki w ogóle kult przyrody. Oni tutaj o to wszystko tak dbają, są tak rygorystyczne przepisy. W ogóle tych dzikich ryb nie wolno zabierać. Mówię o łososiach. Można zabierać tylko te łososie, które trafiły do rzeki ze sztucznego tarła. One mają specjalnie przycięte płetwy, no i takiego łososia można sobie zabrać, można, można sobie go upiec, usmażyć, przyrządzić gravlaxa, czy co, co tam z nim zrobić. A wszystkie dziko żyjące ryby trzeba oczywiście po wyjęciu z wody, po wychowaniu z powrotem wypuścić. Co ciekawe, dzisiaj, znaczy wczoraj łowiliśmy w jednym miejscu żeśmy sobie poustawiali krzesełka na brzegu rozwaliliśmy się na tych wędkarskich fotelikach no i żeśmy sobie, jak to mówią na Kowalczyka te ryby łowili pełen, pełen chill przed sobą mieliśmy taką rynienkę nie za głęboką bo może taką metrową dosłownie no i w tej rynience stało stado Ryb. W ogóle pierwsze łowienie łososi odbyło się przedwczoraj i dopiero ten ciąg się zaczął. Ja mam wrażenie, że przedwczoraj, jak żeście oglądali ten, ten film przedwczorajszy, to może mieliście takie wrażenie, że o, dużo ryb i tak dalej. Nie. Dzisiaj, po dwóch dniach, raczej znaczy wczoraj, tych ryb było moim zdaniem już trzy razy więcej. Ten ciąg się dopiero zaczyna. My jeszcze wypłyniemy, raczej pójdziemy jeszcze raz na ososie, prawdopodobnie ostatniego dnia, kiedy tych ryb będzie, nie wiem, 10-15 razy więcej, już będzie dosłownie tłoczno w rzece, ale wrócę do tej rynienki. No, mam wrażenie, że wyholowaliśmy wszystkie ryby z tej rynny, które tam były. Oczywiście w tej rynce odbywało się tarło to jest w ogóle niesamowite, bo dno rzeki kamieniste ma pewien kolor, a miejsca, gdzie te tarło się odbywa, są jaśniejsze, bo wiadomo, te kamienie są przewracane i tak dalej. Jeśli się ktoś interesuje truciami, łososiami, pstrągami, to wie jak to mniej więcej wygląda. Te ryby poruszają dno, no i są, ta, te, są takie dziury w tym dnie, prawda? No i my te ryby e, żeśmy wypuszczali. W tej rnience te tarło też się odbywało, no bo one tak e, migały, bo no widać to no po prostu, słuchajcie, to jest woda, kryształ e, dosłownie, no wszystko widać co się w tej wodzie dzieje. No i e, ja miałem przynajmniej wrażenie, że e, Każda ta ryba to, 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 po wypuszczeniu natychmiast wracała na, swo, na, tam na swoje miejsce i dalej, no, delikatnie mówiąc, kopulowała. To, 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 to nie jest jakoś tak, że, e, że my im e, specjalnie żeśmy e, przeszkadzali w tym. No, na pewno one coś tam e, czuli, jakiś dyskomfort, ale jakby ten instynkt jest tak niesamowity, że. Podejrzewam, że my żeśmy tego tarła specjalnie nie zaburzyli. Poza tym, nad tym wszystkim czuwają ichtiolodzy. To, kiedy te ryby można łowić, to jest bardzo krótki okres i to też ichtiolodzy no, stwierdzają, że tego i tego dnia zaczyna się okres łowienia, będzie trwał do tego i tego dnia. To, się tam, to, jest, to są dwa tygodnie, trzy tygodnie i tak dalej. No, i można się wtedy bawić. Ja myślę, że to wszystko ma ręce i nogi. bardziej, że tak jak powiedziałem mówię, to jest jakiś kult przyrody, niesamowity, oni się tym wszystkim tak jarają. Te, te przy, przepisy są tak zaostrzone, nawet w przypadku tych josiotrów, tych ryb nie wolno wyciągać z wody. Nie wolno im wyciągać nawet głowy z wody do zdjęcia, tak jak e, przedwczoraj były robione zdjęcia, i tam Tomek trochę głowę e, temu siotrowi wyjął z wody, to. To nasz przewodnik od razu, nie, nie, głowa musi być zanurzona, by nie zrobić krzywdy. No, widzicie, tak to, tak to działa. Co mówię, kult przyrody. Oni zarabiają na tym niesamowite pieniądze. Łodzie, które tu przypływają, ilość tych wędkarzy, tych grup to jest niesamowity biznes. Na tym, na tym robią pieniądze i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Tylko to wszystko jest z głową. Przepisy są zaostrzone. Kary podobno są niesamowite. Tutaj żeśmy naprawdę dbali o to, aby każdy hak był przygięty. Jeśli chodzi o zadziory, bo wiadomo, że tutaj łowienie z pojedynczymi hakami, bez zadziorów każdy o to dbał. No bo nie daj Boże, jakby przyszła kontrol i kogoś na tym złapali, no mogłoby się pewnie słabo skończyć. Nie wiem. Jakiej wielkości są te kary? No bo na razieśmy o tym specjalnie rozmawiali, bo no bo wychodzimy z założenia, że nic takiego nas nie spotka. Ale jak ktoś z Was wie, to napiszcie w komentarzach. Jeździmy kilka razy w roku do Szwecji. Też wydajemy tam ciężkie pieniądze. A przecież te, te szwedzkie wody skandynawskie, to są wody jałowe, tam jest wszystko w kamieniu, jest, są kamieniste podłoża. To w Polsce te wody są dużo, dużo żyźniejsze. Przecież my mamy taki potencjał, że kurczę, do nas też cały świat mógłby na te ryby przyjeżdżać. Mamy fantastyczne, przepiękne łowiska. Kurczę, powiem wam, że no, na, wiecie są na tym wyjeździe też się płakać chce. Kurczę, że, y, że tutaj tak to wszystko jest ogarnięte. A u nas wszystko kurda na opak. Ja wiem, że to pokutujemy za ciężkie czasy, komuny i tak dalej, ale ile to jeszcze będzie, moi drodzy, trwało? To jest takie smutne, mam tyle problemów. Polski związek wędkarski. Tutaj trzeba używać do łowienia łososi pojedynczych, zadziorowych haków do przynęty, a my w Polsce mamy rybaków na uściach rzek którzy sobie kiedyś nie dali założyć GPS-ów do sieci, bo są przepisy, według których sieci muszą być od rzeki oddalone na jakąś odległość, a oni zrobili protest i przerobowali to, aby nikt nie mógł ich sprawdzać. Rozumiecie to? Men kurwa mentalność po prostu. Dobra, moi drodzy, biorę się za roboty, bo jeszcze tego montażu mam tyle, że o, że szok. Myślę, że jutro no, tak pewnie o godziny 18 wiedzie dla Was już taki pełnowartościowy materiał z rybek, ale kurczę, musiałem się troszeczkę tak przed Wami wywnętrznić, bo no, z jednej strony no, spełniłem tutaj swoje takie wędkarskie marzenie, bo, no bo tym marzeniem właśnie był przyjazd do Kanady, zobaczenie jak to tutaj wszystko Wygląda, no bo tyle się o tym słyszało, czytało od znajomych, którzy tu przyjeżdżają i no faktycznie no jest pięknie, warte jest to wszystkich pieniędzy. No tylko, z drugiej strony, no, aż boli w środku to, że człowiek wie, że w Polsce też mogłoby tak być. Tylko wystarcza, by się na tym trochę pochylić trochę zadbać, aby się zmieniła ta mentalność ludzi, ale kiedy to będzie, no, nie mam żadnego pojęcia. No, mam nadzieję, że może jeszcze pokolenie, może dwa, może trochę lat i tam się troszkę u nas też pozmienia i, i będzie lepiej, no bo tak, tak trzeba po prostu myśleć, że będzie lepiej, no bo jak inaczej myślę. Dobra, biorę się, biorę się za robotę i mam nadzieję, że Wy dzisiaj będziecie mieli równie udaną niedzielę jak ja. No chyba, że wejdę na łódź, gdzie będziemy łowili jesiotry i za przeproszeniem spierdolę pierwszą rybę, co też jest możliwe, bo, bo tutaj kądzio spierdzili rybę. I Tomek spierdzilił rybę, więc tu wszystko może się wydarzyć. Ale jak tak się stanie? Trudno, to jest tylko wędkarstwo, ale wiem, że przynajmniej wy będziecie mieli z tego mega frajdę i polewę. Miłej niedzieli. Trzymajcie się. Cześć!